Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest podstawą demokracji, którą w konstytucji obowiązującej ustanowiono, to znaczy demokracji zakładającej, że władza większości jest ograniczona przez prawa człowieka. Te ograniczenia zostały zapisane w Konstytucji co do zasady i Trybunałowi Konstytucyjnemu powierzono zadanie ich strzeżenia. Trybunał wywiązywał się z tego zadania dotychczas w taki sposób, że nie zagrażał władzy większości parlamentarnej i unikał ingerowania w działalność ustawodawcy, wielokrotnie stwierdzając, że nie jest jego zadaniem zastępowanie ustawodawcy. Trybunał zwracał także uwagę na potrzebę respektowania zasad sprawiedliwości społecznej. Wskazywał na konsekwencje istniejących nierówności społecznych i ich niedopuszczalność z punktu widzenia zasady przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Nie można zatem w moim przekonaniu twierdzić, że istnienie Trybunału Konstytucyjnego stanowi zagrożenie dla ustroju demokratycznego w Polsce, albo że istnienie Trybunału Konstytucyjnego stanowi z pewnością zagrożenie dla władzy większości parlamentarnej. Takie zagrożenie mogłoby się pojawić, gdyby większość parlamentarna odstępowała od postanowień Konstytucji. A przecież zadaniem większości parlamentarnej jest respektowanie reguł zawartych w Konstytucji w największym możliwym stopniu. Zmiany wynikające z programu wyborczego powinny być realizowane i mogą być realizowane pod warunkiem, że ta realizacja jest zgodna z Konstytucją, a nie, że następuje obok Konstytucji, czy wbrew Konstytucji, czy też polega na zmienianiu Konstytucji przy pomocy ustaw. Zmienianie Konstytucji przy pomocy ustaw jest bowiem rozwiązaniem niedopuszczalnym w demokratycznym państwie prawa. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że w sprawie przestrzegania Konstytucji nie jest możliwy kompromis. Konstytucja może być albo przestrzegana, albo naruszana. I w związku z tym wszystkie rozwiązania, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego, muszą być oparte na zasadzie respektowania reguł Konstytucji w największym możliwym stopniu. Moim zdaniem nieodzowne jest ogłoszenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zostały dotychczas wydane ze względu na to, że za ich ogłoszeniem przemawiają autorytety ważnych instytucji państwa, w szczególności Sądu Najwyższego, a także autorytet zewnętrzny, jakim jest Komisja Wenecka. Przede wszystkim jednak, w moim przekonaniu, za ogłoszeniem tych wyroków przemawia litera Konstytucji, a mianowicie ten przepis Konstytucji, który mówi o tym, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. Rząd nie ma żadnych konstytucyjnych podstaw do uznania, że przysługują mu kompetencje do oceny wyroków Trybunału Konstytucyjnego, do udzielania odpowiedzi na pytanie, czy to są wyroki, czy też nie. Gdyby przyjąć w drodze domniemania istnienie takiej kompetencji Prezesa Rady Ministrów, to można by spodziewać się, że Prezes Rady Ministrów
mógłby odmówić ogłoszenia ustawy, którą uchwalił Sejm, Senat, która została podpisana przez prezydenta Rzeczpospolitej, a następnie prezes Rady Ministrów stwierdziłby, że dochodzi do wniosku, że ta ustawa nie może być ogłoszona. Przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że zarządzenie ogłoszenia należy do prezesa Trybunału, a przepis ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych mówi o tym, że Dziennik Ustaw, czyli właściwy organ publikacyjny, jest wydawany przez prezesa Rady Ministrów i żaden przepis żadnej ustawy nie mówi o tym, że przed publikacją prezes Rady Ministrów stwierdza ważność wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja mówi, że wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa, ale to oznacza, że kompetencji nie można domniemywać. One muszą być wprost przyznane i dopiero wtedy istnieją. Moim zdaniem nieodzowne jest również to, ażeby prezydent Rzeczpospolitej odebrał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, ponieważ zostali oni prawidłowo wybrani i ponieważ Trybunał Konstytucyjny to stwierdził i co więcej wskazał, że prezydent Rzeczpospolitej ma taki właśnie obowiązek. W tym stanie prawnym nie ma wystarczających podstaw do tego, żeby odmówić przyjęcia ślubowania od tych sędziów. I to również wymaga pilnego uregulowania. Wprawdzie stworzy to sytuację, która polega na uznaniu, że mamy do czynienia z sędziami, od których ślubowanie prezydent już odebrał, 5 sędziów, i że mamy do czynienia z sędziami, od których ślubowanie prezydent powinien odebrać, to jest tych 3 sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, ale te okoliczności powinny znaleźć rozwiązanie, które respektowałoby przede wszystkim postanowienia Konstytucji i odpowiadało powadze władzy. W tej chwili nad rozwiązaniami tego problemu pracuje zespół ekspertów. Być może będą także te prace przedmiotem debaty przy okazji rozpoznawania projektów, opracowywania projektów ustaw wniesionych do Sejmu, ale trzeba przyjąć, że istnieje pewna hierarchia postępowania, porządek postępowania, który wynika z samej Konstytucji. Ten porządek polega na tym, że powinny być respektowane i wprowadzane w życie postanowienia Konstytucji jako punkt wyjścia do dalszych prac mających przywrócić Trybunał Konstytucyjny naszemu społeczeństwu w takim stanie, w jakim on jest ukształtowany w obowiązującej Konstytucji. Korzystam z okazji, żeby serdecznie pozdrowić wszystkich użytkowników portalu, wszystkich czytelników Otoko Klub. Rozmawiamy na Uniwersytecie Warszawskim, w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i chciałbym wyrazić takie przekonanie, które pewnie i Państwa ożywia, przekonanie o związku między książkami i wolnością. Te dwa słowa łacińskie, słowo liber i słowo libertas,
mają wiele wspólnego. Wolność nie jest możliwa bez książek, bez internetu, bez tej kultury duchowej, która pozwala człowiekowi powiedzieć nawet władzy, że się z nią nie zgadza i pozwala również powiedzieć, że się z nią zgadza albo że proponuje rozwiązania, które mają uczynić tę władzę lepszą, bo to jest przecież jej podstawowym celem. Nie władza dla władzy, ale władza dla ludzi. Władza dla ludzi, którzy czytają, którzy korzystają z internetu, a więc dla tych, którzy są związani z tym portalem. Oto Podlub. Wszystkiego dobrego. Niech żyje Konstytucja.